To my. Znowu my. I dzisiaj jesteśmy w Wdzydzach. Idziemy do Muzeum Etnograficznego, najstarszego tego typu obiektu w Polsce. Dla odmiany. Dla odmiany. Chodźcie z nami. Właśnie weszliśmy sobie do skansenu. Tutaj jest mapa muzeum i idziemy w trasę teraz w tą stronę, w lewo, tak jak wskazuje kierunek zwiedzania. Wiatrak, który tutaj stoi, pochodzi z 1876 roku i nazywany był dawniej przeszkodą, a to jest tak trochę na przekór temu, bo w Brusach, skąd właśnie ten wiatrak pochodzi, z XIX wieku, istniał na początku wiatrak, który się nazywał Wygoda. Wygoda dlatego, że ułatwiał mieszkańcom funkcjonowanie w dniu codziennym i dawał mąkę oczywiście. A później powstał ten, który nazwano przeszkodą, bo psuł interes tego pierwszego wiatraka, więc tak na przekór jeden drugiemu tak został nazwany. I do dzisiejszych czasów właśnie z wiatraków z Brus przetrwał tylko ten przeszkoda, nomen omen. I by starczyło. Fajnie. Łąkeczka. Taka ciekawostka, cały budynek przed rozbiórką był oznaczony takimi małymi blaszkami, że później było wiadomo, jak go złożyć. Czyli każdy to, element jest oznaczony. Czyli takie ogromne puzzle. Taka ciekawostka a propos tej chaty na przykład. Widzicie tutaj na froncie są takie dziury. Tu na przykład i w tym pasie są dziury na przodzie chaty. I te dziury służyły do tego, żeby pszczoły mogły sobie wlatywać, a na poddaszu znajdowały się ule z siana zbudowane, bo właściciele tego budynku zajmowali się pszczelarstwem. W Kaszubskim Parku Etnograficznym imieniem Teodory i Izdora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich zgromadzono ponad 50 obiektów architektury ludowej z obszaru całych Kaszub i Kociewa. Instytucja ta wywodzi się z prywatnego muzeum założonego w XVIII-wiecznej chałupie zakupionej od wdzyckiego gospodarza Michała Hinca w 1906 roku przez nauczyciela miejscowej szkoły Izydora Gulgowskiego i jego żonę, malarkę Teodorę. W chałupie tej Gulgowscy zgromadzili kolekcję kaszubskich czepców, malarstwa na szkle, mebli i sprzętów gospodarskich. Muzeum zajmuje aż 22 hektary i jest ono podzielone na 6 sektorów odpowiadających 5 obszarom Kaszub oraz sektor zawierający obiekty użyteczności społecznej. Drewniany kościołek przyniesiony ze Sfornych Gaci, szkołę ze wsi Więckowy, tartak ze Staliszewa oraz kuźnię z Linii, które są zaaranżowane w sposób sprawiający wrażenie przebywania w kompletnie wyposażonej wsi kaszubskiej. Oprócz kilkunastu kompletnych zagród chłopskich, na terenie skansenu znajduje się też kilka dworków i obejść drobnej szlachty, a także domy robotników rolnych, karczma oraz dwa młyny wiatrakowe. Większość obiektów ma także wyposażenie częściowo lub całkowicie utrzymane.
Kończymy naszą wycieczkę po Muzeum Etnograficznym w Wdzydzach i takie pokrótce wrażenia z tego muzeum, w którym jesteśmy teraz. Wspaniałe miejsce, pogoda nam bardzo dopisała, to też jest prawda. Warto zobaczenia, tak. Ogromne. Bardzo dużo jest obiektów tutaj zniesionych z całych Kaszub, ogrom pracy, naprawdę warto i jest duży areał, więc na pewno zobaczycie dużo. Polecamy.